W sposób nieprawidłowy, niesprawiedliwy, pewnego rodzaju osoby były odrzucane z rekrutacji, dlatego że na przykład były płci żeńskiej. A blackboxy, algorytmy miały w takiego rodzaju dane i w taki sposób je analizowały, że stwierdzały, że te osoby, skoro są płci żeńskiej, to będą gorsze na to konkretne stanowisko. Cześć, nazywam się Monika Kozłowska, witam Was w podcaście Prawo na Oko. Dzisiaj moim gościem jest Katarzyna Szczulik, adwokatka specjalizująca się w prawie nowych technologii i rozwiązaniach regulacyjnych opartych o nowoczesne technologie. Cześć, Kasia. Cześć, dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. Słuchaj, jeśli słyszysz hasło AI, to nadal czujesz ekscytację, czy już raczej takie znużenie tematem? E, wiesz, ja zaczęłam interesować się AI w roku 2016, a nawet trochę wcześniej, bo zaczęłam pisać doktorat. W tym zakresie. I wtedy um, zastanawiałam się nad taką kwestią, czy y, sztuczna inteligencja może być autorem na gruncie prawa autorskiego. I wtedy dla mnie to było bardzo interesujące i takie fascynujące i tak bardzo chciałam to zgłębić i tak dalej tak dalej. Później okazało się, że bardziej mnie zainteresowała i wciągnęła praca zawodowa, praca dla klientów, także ten doktorat poszedł w odstawkę, ale ja tym tematem zajmuję się od 8 lat. Więc dla mnie to tak naprawdę ten ostatni hype, to jest tylko jakiś kolejny epizod w mojej karierze i mojej historii z AI, a nie coś, co bardzo mnie fascynuje i co bardzo mnie interesuje. Plus, jak ten doktorat pisałam, to bardzo mocno... Y Uświadomiłam sobie, że AI jest z nami w jakiejś formie od kilkudziesięciu już lat, także ciężko się fascynować czymś, co jest obecne w naszym życiu od takiego już długiego czasu. Czyli wyprzedziłaś trendy? Trochę tak, trochę tak i przez to moje zafascynowanie tym tematem w ostatnim roku było dużo mniejsze niż wszystkich innych na rynku. Spotkałyśmy się też z takim stwierdzeniem, że chciałabym robić coś z wykorzystaniem AI, ale trochę się boję ze względów bezpieczeństwa. Jakie zagrożenia Twoim zdaniem są takie realne? Przede wszystkim mamy te zagrożenia, które wynikają z ochrony danych osobowych, i według mnie to trzeba bardzo mocno podkreślać, bo teraz mamy dużo rozmowy o tym, że regulujemy AI tym AI aktem, który będzie na poziomie Unii Europejskiej wprowadzony. Mamy już kompromis w tym zakresie. Natomiast AI to dane, i tutaj są główne zagrożenia i główne wyzwania, które mamy wokół tego tematu obecne od tak naprawdę już długiego czasu. Więc i w kancelariach prawnej, jeżeli wykorzystujemy AI do naszych codziennych zadań, i jeżeli jesteśmy na przykład bankiem, instytucją finansową i robimy różnego rodzaju projekty AI, my takie projekty także robimy dla naszych klientów, to naszym głównym zainteresowaniem oczywiście jest ten AI Act, natomiast te dane osobowe to jest coś, co jest to gra pierwsze skrzypce. I to jest według mnie najbardziej istotne. I rzeczywiście te obawy o bezpieczeństwo są według mnie prawidłowe, dlatego że są to technologie, które bardzo często działają na zasadzie czarnej skrzynki. Oczywiście pewnie wszyscy o tym słyszeli, ale według mnie naprawdę należy podkreślać to, że jeżeli mamy pewien mechanizm, który bierze dane do środka i nie wiemy w jaki sposób on je analizuje, co z nich wyciąga, na jakich zasadach, no jest to duże zagrożenie i dlatego w jaki sposób my świadczymy usługi prawne. I dlatego, w jaki sposób banki świadczą usługi finansowe i w jaki sposób, na przykład, różnego rodzaju instytucje zatrudniają swoich pracowników. Także to bezpieczeństwo, te obawy o bezpieczeństwo są jak najbardziej prawidłowe. Natomiast wydaje mi się, że kładzenie całego nacisku na AI Act nie jest prawidłowym podejściem, dlatego że mamy, tak jak mówię, dane osobowe przede wszystkim i RODO przede wszystkim. A spotkałaś się już z przypadkami, kiedy to, te obawy się tak zmaterializowały? Znaczy, wiesz, ja w swojej praktyce takiej um, codziennej nie. U moich klientów takich sytuacji nie było. Ja co prawda analizowałam na przykład produkty, w których moich klienci myśleli o tym, żeby totalnie automatyzować um, um, pewnego rodzaju decyzje, jeżeli chodzi na przykład o scoring kredytowy, albo jeżeli na przykład chodzi o scoring pracowników. I, i te obawy, one się w Polsce z tego, co ja wiem, nie materializowały, ale mam takich historii wiele z zagranicy, gdzie na przykład w sposób nieprawidłowy, niesprawiedliwy pewnego rodzaju osoby były odrzucane z rekrutacji dlatego że na przykład były płci żeńskiej. A blackboxy algorytmy miały wgrane takiego rodzaju dane i w taki sposób je analizowały, że stwierdzały, że te osoby skoro są płci żeńskiej, to będą gorsze na to konkretne stanowisko. Oczywiście to nie było zamiarem twórców tych algorytmów, natomiast rzeczywiście w jakiś sposób takiego rodzaju konkluzje te Algorytmy z tych danych, które miały z poprzednich rekrutacji wyciągnęły. Także to są zagrożenia, które rzeczywiście są obecne, które widzimy, i to też nie są zagrożenia nowe. Te historie one się działy 2 3 lata temu, więc jakby to jest z nami już od dłuższego czasu. I co my teraz próbujemy robić jako prawnicy na poziomie Unii Europejskiej w zakresie legislacji, to te problemy antycypować i wprowadzać takie narzędzia, które będą pomagały nam, jako prawnikom, jako ludziom z rządów, Państw członkowskich tym problemom przeciwdziałać. Natomiast tutaj, według mnie, bardzo ważną rzeczą jest to, żeby tego wszystkiego nie przeregulować. Ale w ogóle można się pozbyć tych ryzyk? Tak 100%. No, no właśnie, to teraz widzisz pytanie jest takie, czy my idziemy w kierunku takim, że chcemy zrobić świat absolutnie bezpieczny dla konsumenta i dla tego na przykład kandydata do pracy. Czy my chcemy też trochę sprawić, że to AI się będzie rozwijać? Jak będzie idealnie? Nie ma takiej chyba idealnej <laughs> drogi, bo jeżeli sobie patrzymy na Chiny, no tamtych regulacji nie ma w takim zakresie jak w Polsce. Ale ja teraz byłam na konferencji, rozmawiałam z mężczyzną, który pracował długi, długi czas w Chinach. I pytałam go o ten słynny social scoring. Mm -hmm. Nie wiem, czy słyszałaś o tej okay. historii. No właśnie, ja pierwszy raz rozmawiałam z kimś, kto tego social scoringu e, doświadczył. I on mi mówił o tym, jakie są konkretne rzeczy, za które można dostać minusowe punkty. Jak to wygląda w praktyce? To jest coś przerażającego, jak dla mnie. Po prostu ja miałam ciarki, jak o tym rozmawiałam z nim. On powiedział mi tak, że jako obcokrajowiec w ogóle, najwyższy punkt, najwyższy próg punktowy, który możesz mieć, to jest 600 punktów. Więcej nie możesz mieć. Jako dobry, dużo kupujący konsument, który ma dobrą pracę, do wysokiej zarobki i tak dalej, możesz mieć 800 punktów, tak mniej więcej. To są jakieś takie granice, które są dla takich najlepszych tych konsumentów dostępne. Ale to, co on mi powiedział, i co mnie mocno uderzyło, ten sklep, scoring opiera się, oczywiście poza rzeczami typu na przykład przyjechanie na czerwonym świetle e, i tak dalej, na rzeczach w rodzaju e, ile kupuje, jak często kupuje, co kupuje. Także ten konsumpcjonizm on napędza też ten scoring y, przyznawany sobie przez AI. Dla mnie, jako dla osoby, która jest minimalistką i która bardzo patrzy na takie kwestie zielone, jest absolutnie przerażające w jakim kierunku idzie ten świat i, i w jakim kierunku będziemy chyba podążać. A tam jest rozróżnienie, że na przykład dostajesz mniej punktów za takie codzienne zakupy, a więc na przykład jak kupisz pralkę? Yy, tak, myślę wydaje, że o to mu chodziło mniej więcej, że rodzaj i ilość kupowanych rzeczy wpływa bezpośrednio na to, jak dobrze jesteś wyskoringowana przez ten algorytm, który jest używany yy, przez władzę. I no, oczywiście no ten algorytm działa także na ulicach, tak, to znaczy, twoje zachowanie na ulicy także są przez ten algorytm oceniane. Także no, jest to inwigilacja w 100%. Natomiast przez to oni też mają bardzo dużo danych do rozwijania tych algorytmów. Dzięki temu będą pewnie przodować w algorytmach i w sztucznej inteligencji, podczas gdy my w Europie, ja sobie nie wyobrażam, żeby w Polsce było tak, że ja idę do Empiku i ktoś ocenia moje zakupy i daje mi jakiś konkretny scoring na podstawie tego, jakie książki kupiłam. tak? I to jest trochę ta różnica w mentalności, różnica w tym, jak my postrzegamy pewnego rodzaju wartości w Europie i w Azji. I teraz, czy prawidłowe jest podejście europejskie, gdzie raczej przeregulowujemy rzeczy i dajemy bardzo duży nacisk na to, żeby chronić konsumenta, obywatela, czy to podejście chińskie, gdzie konsument i obywatel są na drugim planie, a najważniejsze jest to, żeby mieć dużą ilość danych i żeby przedawać w sztucznej inteligencji. Ja nie znam odpowiedzi na to Właśnie pytanie. Muszę się zapytać, jak byłoby idealnie według ciebie? Nie mam pojęcia. Jak byś ja żeby to uregulować? <laughs> y y y wiesz, Osoby, które się zajmują tym pewnie dużo dłużej niż ja i mają więcej doświadczenia w legislacji, mają z tym problem, także nie podejmuje się odpowiedzi na to pytanie, ale osobiście wolę podejście europejskie, bo nie wyobrażam sobie, żeby podejście chińskie było jakkolwiek zgodne z naszymi wartościami i żebyśmy kiedykolwiek mogli przyjąć coś takiego jako rzecz normalną, że chodzimy po ulicy, a na nas jakieś kamery, algorytmy śledzą na każdym kroku. A te wszystkie właśnie obawy i zagrożenia związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji powinny blokować prawników, korzystania właśnie z tych dobrodziejstw nowych technologii, czy powinno ich to raczej napędzać? To znaczy, ja w ramach swojej kancelarii, znaczy tej, z której współpracuję, mam dostęp do różnego rodzaju narzędzi, które są naprawdę na wysokim stopniu zaawansowania, one są bardzo dobre. Co istotne, teraz trochę się odchodzi od takiego tworzenia narzędzi on-site, w sensie przez kancelarię, raczej się kupuje te najlepsze narzędzia z zagranicy. Co więcej, z tego co ja wiem, to niektóre te narzędzia można dostać na próbę w wersji demo, tylko wtedy, jeżeli się dostanie rekomendacji o innej kancelarii. Tak mi Mieliśmy taki, taki przypadek, że mamy możliwość korzystania z jednego narzędzia, ale tylko dlatego, że ktoś inny nas zarekomendował do twórcy tego narzędzia, że jesteśmy dobrym adresem, żeby nam do tego dać dostęp. W każdym razie, te narzędzia są naprawdę świetne. To znaczy, ostatnio. Co prawda, przygotowywaliśmy dość prostą rzecz. To był taki list wzywający do zaprzestania naruszeń, ale pierwsza wersja tego listu wypluta w języku polskim przez ten algorytm. Ona była, tak powiedziałabym, w 85% gotowa, jeżeli chodzi o argumentację prawną, jeżeli chodzi o strukturę i tak dalej. Co prawda, ten język, którym to było opisane, był trochę toporny. To znaczy, ja czegoś takiego bym nie wysłała nigdy do klienta, ani do sądu, ani do nikogo. Natomiast sama jakość tego była naprawdę zdumiewająca. I teraz, ym, według mnie, czy my powinniśmy się tego obawiać, czy powinniśmy być tym napędzani? Ja uważam, że naszą rolą jako prawników XXI wieku jest uczyć się takich rzeczy. To znaczy, musimy umieć z tego korzystać, musimy wiedzieć, jak promptować te różnego rodzaju narzędzia, które mamy dostępne na rynku, po to, żeby one nam, Wypluwały te najlepsze wyniki, jakie są możliwe, ale nie możemy się tego bać. To znaczy, to nie jest dobre podejście w rodzaju, no ja się tego nie dotykam, bo ja nie wiem, jak to działa, ja nie wiem. W którym kierunku z tym iść? Dlatego, że inni to robią. To znaczy nasza konkurencja to robi. Jeżeli my tego nie będziemy robić, no to zostaniemy w tyle. A jak prawnik powinien nauczyć się promptować? No to jest świetne pytanie. To jest świetne pytanie, bo ja cały czas się tego uczę. Są kursy w Internecie. Nie będę tutaj konkretnych platform mhm. wymieniać. Natomiast są kursy, które są w języku angielskim, są za darmo więc można taki kurs przejść. Wiem, że są też kursy, że tak powiem, komercyjne w języku polskim, robione przez innych prawników, więc też pewnie można sobie łatwo odnaleźć. I uważam, że jest to umiejętność. Jest to poważna umiejętność, którą należy nabyć. I ja cały czas nie jestem zadowolona z tego, co ten algorytm mi wypluwa, szczególnie chat GPT. Natomiast czegoś nauczyłam, to to, że należy te komendy rozdzielać. To znaczy, nie można próbować, tak jak na przykład się z asocjatem rozmawia i się mówi mu, słuchaj, zrób to, to, to i to, pięć rzeczy jednocześnie i on to jakby przeprocesuje. Natomiast ten chat GPT potrzebuje jasnej komendy. Zrób A. On zrobi A, i później w drugim rzucie, w drugiej fazie, ewentualnie prosimy o B, a w trzeciej o C. Nie wszystko naraz, bo się pogubi. Więc to jest taka moja porada na szybko yy, i z tego, co wynika z mojego doświadczenia do tej pory. A powiedziałeś, że wasza kancelaria szuka platform, z tak. których mogą korzystać. Gdzie, wy, gdzie, gdzie tych platform szukacie? To znaczy, wiesz, jest wiele targów, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję dla kancelarii. Jest wiele webinarów, w którym te wszystkie duże platformy i duży, duży dostawcy pokazują, co mają, próbują przyciągnąć do siebie klientów. Także to jest powszechnie dostępne. Natomiast, tak jak mówię, no niektóre z tych są takie bardzo ekskluzywne. I elitarne, i naprawdę trzeba się starać, żeby dostać dostęp do tego. Plus oczywiście jest to bardzo drogie. To znaczy, no, w mojej ocenie są to narzędzia, które obecnie są dostępne tylko dla największych graczy. Plus z mojego doświadczenia wynika i to jest w ogóle bardzo poważny problem, że my mamy taką tendencję do niekorzystania z tego. To znaczy, ja rozmawiałam z naszym szefem innowacji w naszej kancelarii, i on mi powiedział, że przekonanie w ogóle kogokolwiek do korzystania z tych platform, które mamy dostępne w kancelarii. To jest straszna praca. To Znaczy, żeby powiedzieć im: "Słuchaj, ty wejdź tam i sobie spróbuj to, jak to działa i tam sobie powpisuj i zobacz, jak masz jakieś pismo, to może zobaczyć jak to ci przygotuje pierwszy draft. Mamy zakodowane, że mamy te swoje, tak, no, nie jesteśmy nieufni. Tak, tak, tak. Mamy te wzorki no. w Wordzie. Na swoim komputerze, na swoim pulpicie bierzemy ten wzorek i sobie po prostu z niego korzystamy, bo tak jest prościej. Skróty myślowe, które już mamy tam opracowane i tak dalej, a to jest coś nowego, więc mi się wydaje, że takim największym wyzwaniem wbrew pozorom, to może brzmi prosto, ale stworzyć sobie taki innowacyjny mindset, tak? To znaczy, no mindset może nie brzmi za bardzo po polsku, natomiast chodzi mi o to, że rzeczywiście jesteśmy otwarci na te nowe rzeczy i jak mamy coś dostępne, to próbujemy. I chyba w tym momencie muszę powiedzieć o tym, jak świetną dla mnie zawsze opcją jest uczestniczenie. W hakatonie, który organizujecie, bo według mnie właśnie na tym hakatonie mamy takie otwieranie tych szufladek, które mamy w głowie i takie szukanie trochę hmm. innego myślenia, rozmawianie też z innymi ludźmi niż tylko prawnicy, rozmawianie z ludźmi od innych Różne IT perspektywy. I różne perspektywy. No to bardzo, bardzo otwiera głowę. Świetne doświadczenie. Super. A możesz <grym> zdradzić, z jakich narzędzi korzystacie w Waszej kancelarii? Co się tak. sprawdza? Tak. To narzędzie, o którym mówiłam przed chwilą, to, które w taki świetny sposób nam przygotowało ten pierwszy draft, to był Harvey. Mamy też henchmana I to są takie główne dwa, które u nas są używane. One są głównie do draftowania pierwszych wersji dokumentów, ale jakby ten, ta mozaika tych narzędzi jest dużo szersza. I oczywiście też tych wszystkich narzędzi nie znam, bo mówię zupełnie szczerze, one są bardziej na poziomie pewnie senior asocjata, asocjata do wykorzystania. Ja trochę już patrzę na to, co wytworzył mi senior w pierwszym drafcie narzędzia AI plus swój input i ja już to czy tam sama jakby z tego często nie korzystam, natomiast wiem, że są też partnerzy, którzy na przykład przy transakcjach M&A w dużej ilości z tego korzystają. A patrząc na to, co się dzieje, myślę, że za 10 lat będzie miejsce dla prawników, którzy no, jednak nie będą nadążali za tą nowoczesną technologią i zostaną przy długopisie i kartce? Nie, wydaje mi się, że nie. To znaczy, no, czy teraz mamy prawników, którzy piszą na maszynach do pisania no nie, ale znam takich, którzy są odpo od odporni bardzo na nowe technologie. Wiesz, wydaje mi się, że różnica z AI jest taka, że to naprawdę bardzo ułatwia i przyspiesza pracę, tylko ona, ta praca jest przyspieszona nie o 10, 15, 20%, tylko o 90%. Znaczy, jeżeli my z tego nie będziemy korzystać, to m, bardzo tracimy wobec konkurencji i w wycenach, i w szybkości pracy, i pewnie też w jakimś zakresie w dokładności. Natomiast ta dokładność, to oczywiście też nie mogę nie wspomnieć o tym, że w AI często mamy tak zwane halucynacje, czyli wymieniamy Myślanie jakiegoś rodzaju nieistniejących orzeczeń, albo na przykład linii orzeczniczych, szczególnie przez te prostsze narzędzia typu chat GPT. I tutaj naprawdę trzeba uważać, żeby nie napisać czegoś do sądu czy też do drugiej strony, co w ogóle nie istnieje, tak? bo takie sytuacje też słyszałam. Natomiast tutaj pewnie najważniejszą rzeczą jest szkolenie młodszych prawników, żeby oni jakby mieli, otrzymali takie prawdziwe szkolenie prawnicze, a nie tylko opierali się od początku na tym, że GPT, no bo tak się niczego nie nauczą. Znaczy, jeżeli. Osoba młoda wchodzi do kancelarii i jedyne co robi, to wpisuje prompty do czata GPT, to nie jest prawnicza praca. W sensie takim, to, to nie jest core, to nie jest jakby serce tej pracy, tak? I nie można zostać dobrym prawnikiem, jeżeli od początku korzysta się tylko z tego. Także prawdziwym wyzwaniem dla mnie jest stworzenie takiego szkolenia prawniczego dla młodszych ludzi, które, które będzie obejmowało i te nowe technologie. I te takie tradycyjne metody pracy, które my stosujemy od kilkudziesięciu lat, tak? Analizy orzecznictwa, szukanie samemu, sprawdzanie, niewierzenie tych technologi tym technologiom też w 100%. Tak? No bo one są omylne. I jeżeli ja widzę jakiegoś rodzaju argumentacji i wiem, mówiąc kolokwialnie, że nam się nie spina, to ja to zauważę. Tak samo zauważy mój senior, ale pewnie prawnik na aplikacji miałby z tym większą trudność. No właśnie, chciałam się Cię zapytać, dużo zdarza się błędów, dużo, dużo. go krujesz? Dużo, dużo błędów. To prawda, że te narzędzia są dalekie od doskonałości i pewnie one długo będą dalekie od doskonałości. Tak, bo ja jestem też przeciwnikiem tego całego hypu i podejścia w rodzaju, no, będziemy mieć cyfrowego prawnika, narzędzia, do których się będzie wysyłało zapytanie o pozew i ten pozew będzie za chwilę przygotowany, tak, w 5 sekund. To tak nie będzie działało. Um, jeżeli chodzi o ograniczenia tych technologii, też mi się wydaje, że bardzo istotne jest to, że ten przykład, o którym ja mówiłam, tego listu wzywającego do zaprzestania naruszeń, to jest dość proste. Natomiast, jeżeli mamy do przygotowania na przykład jakąś opinię prawną, co ja często robię, z zakresu nowych regulacji, gdzie nie mamy decyzji, orzeczeń, jakiejś linii orzeczniczej, to ten Chat GPT, czy jakiekolwiek inne narzędzie jest mocno ograniczone, dlatego że te narzędzia korzystają z danych. Jeżeli tych danych nie mamy, jeżeli nie mamy czego analizować, no to tylko pozostaje kreatywność. A na teraz te algorytmy tej kreatywności nie mają. Mhm. Tym bardziej, jeżeli na przykład mamy jakąś linię orzeczniczą, ale ostateczną konkluzję opinii musimy dopasować na przykład do apetytu na ryzyko klienta albo do tego, jakie klient ma procedury wewnętrzne. Ostatnio miałam taki przykład właśnie z zakresu zgłaszania naruszeń ochrony danych. I była to takiego rodzaju opinia, która tyle niuansów różnego rodzaju brała pod uwagę, takich nie wynikających z prawa, że uważam, że Chad czegoś takiego by nie przygotował, ani nawet ten Harvey, o którym mówiłam później. A widzisz takie ryzyko, że sztuczna inteligencja zastąpi prawników, którzy nie mają jakiejś wąskiej specjalizacji, że którzy specjalizują mm -hmm. się w takich, no po prostu prostych pozwach, nie wyspecjalizowali się w niczym więcej. Wydaje mi się, że to chyba nawet nie chodzi o wąskość, szerokość specjalizacji, tylko bardziej o rodzaj prawa. Bo ja mam takie głębokie przekonanie, że na przykład, jeżeli chodzi o prawników litygacyjnych, którzy chodzą do sądu, to no do sądu nie pójdzie chat GPT ani żaden robot. Tak jakby to nie ma takiej możliwości. Ja to kiedyś też analizowałam w kontekście arbitrażu i sztucznej inteligencji, bo byłam kiedyś prawnikiem arbitrażowym, litygacyjnym i doszłam do takiego przekonania, że. Sala sądowa i to środowisko sali sądowej jest takiego rodzaju, że tam potrzebne są te ludzkie emocje, umiejętność czytania tych emocji i, i tego sędziego, i jakichś takich niuansów i tak dalej. No tutaj, jakby tego prawnika zastąpić, tego ludzkiego prawnika białkowego zastąpić nie można. Więc nawet jeżeli mamy prostą sprawę o zapłatę albo jakiś pozew sprawa rodzinnego, wydaje mi się, że takich prawników zastąpić się nie da. Gdzie prawników zastąpić da w mojej ocenie? Praca transakcyjna jest w dużej mierze bardzo powtarzalna, szczególnie na tym etapie due diligence, więc myślę, że tutaj na pewno będzie duże zastąpienie tych prawników, którzy to teraz robią, czatami GPT i innymi algorytmami. Jeżeli chodzi o dokumentację transakcyjną, ona też jest zwykle dość standardowa. Oczywiście mamy ten element negocjacyjny i znowu prawnik będzie negocjował, będzie się z drugą stroną przepychał o pewne rzeczy, natomiast ta dokumentacja będzie robiona przez algorytmy, według mnie. Także to jest bardziej kwestia, Specjalizacji, niż wąskości albo szerokości tej specjalizacji. A myślisz, że za 10 lat na przykład dojdziemy do takiego momentu, że będziemy mogli śmiało powierzyć AI takie najprostsze czynności bez obaw o żadne błędy, że wrzucimy i nie sprawdzamy. Nie wydaje mi się szczerze mówiąc, może to wynika z mojego ogólnego sceptycyzmu. Znaczy, jestem prawnikiem nowotechnologicznym, ale mam dużą taką dozę obaw, jeżeli chodzi o te końcowe wyniki mm. i zawsze chciałabym mieć możliwość sprawdzenia, co tam zostało zrobione. I nie wiem, czy za 10 lat byłabym gotowa na to, żeby powiedzieć, dobrze, zrób mi pozyw i pewnie bez czytania go podpiszę, jakby no nie nie, nie. Na nie zaufałabym, nie zaufałabym. A czy brak takiej konkretnej legislacji w, ten, w tym momencie jest dużym problemem? Znaczy, wiesz. Ym... Wydaje mi się, że ta legislacja jest w tym najważniejszym zakresie danowym, właśnie, mhm. tym wynikającym z RODO. I też co istotne, na przykład jeżeli chodzi o ten AI Act, tak szeroko omawiany, no to tam nie ma żadnych praw dla podmiotów danych, czyli dla nas. To znaczy, z AI Act nie wynika, że ty możesz pójść do sądu i powiedzieć, że jakiś tam konkretny algorytm coś mi zrobił. Mhm. To wynika z GDPR-u. I te wszystkie prawa w zakresie odszkodowania i tak dalej, one dalej z GDPR-u będą wynikać. Także to, co najważniejsze, to mi się wydaje, my już mamy. To, co będzie nas broniło przed wykorzystywaniem naszych danych w zły sposób przez algorytmy. Także tutaj ja nie widzę wielkiego problemu. Ale widzisz jakieś luki, których w tym momencie brakuje, które wymagałyby uregulowania według ciebie oczywiście. Mhm. Mm um... Wiesz co, na teraz wydaje mi się, że rzeczywiście powinniśmy się mocno przyjrzeć temu, w jaki sposób te algorytmy działają na poziomie takim technologicznym. Tak? To znaczy, my nie jesteśmy w stanie zrozumieć i wymusić na tych twórcach tego rodzaju algorytmów i na ich używających, żeby oni powiedzieli nam OK, mamy takiego i takiego rodzaju sposoby działania tego algorytmu i jestem w stanie Ci pokazać to na bierze, tak, że ten algorytm bierze pod uwagę te konkretne czynniki. Ja nie wiem, czy to się da uregulować, bo to z kolei też jest tajemnica przedsiębiorstwa. Uh -huh. I to są czy cenne rzeczy, tak. jeżeli ktoś w jakiś sposób algorytm stworzył i go używa, on nie może też pokazywać wszystkiego tego, co ten algorytm wykorzystuje. Także tu jest taka trochę problematyczna kwestia, nie wiem, jak do tego podejść, ale według mnie no to, to by było ta wyjaśnialność w jeszcze większym zakresie niż mamy teraz, byłaby na pewno mile widziana a w swoim środowisku prawniczym spotkałaś się jeszcze z takimi osobami, które twardo mówią, że nie, one nie będą korzystały ze sztucznej inteligencji, nie poddadzą się temu nurtowi. Dawno nie słyszałam takich wypowiedzi, także mi się wydaje, że ten ostatni szum i hype wokół ChatGPT GPT naprawdę sprawił, że wszyscy przyjmują, ok, muszę z tego korzystać. Wydaje mi się, że najbardziej zatwardziali prawnicy tacy najstarszej daty korzystają na przykład z tego do kwestii marketingowych. To znaczy osoby, których w ogóle bym o to nie Podejrzewała, patrzę sobie na ich LinkedIna i widzę, że wykorzystują ChatGPT GPT do postów na LinkedIn. Więc, jakby przynajmniej w tym zakresie, się otwierają na takie możliwości. A co byś doradziła małym kancelariom, które nie mają środków na to, żeby iść na konferencje i żeby tak naprawdę być w tych trendach? Mhm. Gdzie mogą szukać informacji, co mogą wdrożyć w swojej kancelarii? Wydaje mi się, że jest sporo informacji w internecie. Oczywiście trzeba dobrze poszukać. Jednym z takich moich ulubionych portali, który ja śledzę, nazywa się Legal Tech News dostaje newsletter stamtąd. To są głównie informacje o techu, ale z całego świata. Tak naprawdę ze Stanów, z Azji, więc można być mniej więcej na bieżąco z trendami i z tym, w jakim kierunku idą te nowinki technologiczne. Więc myślę, że to jest absolutnie wystarczające. Wszelkiego rodzaju portale typu YAP to też jest portal dla praktyków ochrony danych osobowych. Bardzo mocno stawia na edukację z zakresu sztucznej inteligencji. Tam oczywiście członkowie, kosztwo trochę kosztuje, jeżeli chodzi o takie jakieś kursy szkolenia, ale to nie jest jakiś bardzo duży koszt. To jest tam kilkaset euro rocznie, więc myślę, że, że można sobie na to pozwolić. Więc to są takie moje główne źródła poza konferencyjne, z których ja korzystam. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę i za te wszystkie cenne informacje, które nam bardzo dziękuję. przedstawiłaś. A Was, drodzy słuchacze, zapraszam do odsłuchania kolejnych odcinków prawo na oko.